Luxpaw z siedzibą w Morzywole koło Końskich to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji, jak i montażu ogrodzeń. W ofercie firmy znajdują się ogrodzenia łupane, gładkie, grzebieniowe oraz wiele innych wzorów. Od niedawna także możliwość zakupienia kostki brukowej. Więcej informacji pod numerem 797-355-341. Postępuje realizacja dalszej części sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Radoszyce. Obecnie w budowie są dwa odcinki. Inwestycja w sprawu jest to kwota ponad 2 600 000 na tę inwestycję. To jest pierwszy etap, jest za nami, wykonane właśnie na naszym Antoniowie, tam gdzie widzicie tak zwane górki, które ewentualnie na tej górce jest zrobione, tak zwane kopce, bo tak mieszkańcy pytają. To jest rzędna wysokości terenu i tam przygotowujemy strefy gastronomiczne. Następny etap tej inwestycji to jest kanalizacja dookoła naszego zalewu, tam jeszcze gdzie w Grodzisku brakuje i powoli zbliżamy się w miejscowości Momocicha. Kolejne miejscowości w gminie Radoszyce do sieci mają być włączane sukcesywnie, kiedy tylko samorząd będzie pozyskiwał dodatkowe środki na rozbudowę kanalizacji. Drugim zadaniem, które dostaliśmy, to środki krajowe w 100% na tą inwestycję. Jest to kanalizacja, która udało nam się zaprojektować do rzeki Kozówki w stronę Plennej. Od ulicy Piaskowej do właśnie Kozówki jest robiona w tej chwili realizacja tego zadania. Tam jest ponad 3,5 miliona złotych koszt tej inwestycji. No i planowana inwestycja jest tam do lipca 2024. Tam, gdzie będą tylko pojawiać się projekty budowlane, gmina Radoszyce będzie chciała rozszerzać sieć kanalizacyjną. Natomiast w miejscach, do których nitki nie da się doprowadzić, samorząd chce namawiać mieszkańców oraz wspomagać ich w tworzeniu przydomowych oczyszczalni ścieków.